tercje przynajmniej rozgrywać będziemy. Trzy sobie spośród tych, którzy są na trybunach i spośród zarządu katowickiego klubu. I pierwsza próba jednak zanotowana. Sid może po raz drugi. Tym razem Kuracja. Pasiut musi zwolnić tempo. Nie ma do kogo dogrywać. Ale spowodował. Przesunięty do obrony. Świetnie wyprowadził Tomasika. Tomasik wystawił ten krążek, ale Swec potrafi się zastawić, utrzymać przy krążku. Świetnie do Willika Słominen. I podażą na wyjście z akcją. No i jest szansa. Nie zdecydował się Paszek na to, żeby też kontrować, ale Da Costa. Raz, drudzy przyciskają. Łopuski. Wystawienie do strzału. Przez Puzicia. Już się nie przedał, ale Franek będzie miał szansę na to, żeby strzelić. Franek! Ram z problemami. Peterson. Peterson! Odkryli mu bramkę! Jednego nie przyniosła. Ale jeszcze się przecież nie zakończyła. Jeszcze 4 minuty. To dużo czasu! Na bramkę Robina Rama. Michalski może wykorzystać ten błąd Puzicia. Michalski, Michalski czy odrobny? Odrobny obronił. Jeszcze dobitka. Gol! Cimżar na liście strzelców. 1-0 dla GKS-u Katowice. Już wybronił tę trudną sytuację Przemysłowo-Drobny, ale przy dobitce był bez szans. Przymierzył Słoweniec tuż przy słupku. No i w Katowicach euforia, bo GKS prowadzi z Podhalem. Turtiainen, a może za ciosem pójdą gospodarze. Jeszcze raz próba zaskoczenia od Drobny. Znowu szansa na kontrę. Starzyński i Paszek. Starzyński. Starzyński sam, ale Odrobny ten krążek złapał. I możemy rozpoczynać drugą tercję. Dziubiński. Sulka. Ram. Totalnie do Petersona. Peterson może się przygotować do strzału. Oddaje uderzenie, ale prosto w rękawice Rama. Krążek. Da Costa. Da Costa. Cimżar. Cimżar. Cimżar indywidualnie i Odrobny. Na klęczkach. No i Power. Jeszcze jedno uderzenie. Odrobny z problemami. Szansa na dobitkę. Odrobny łapie. Pasiut. Pasiut. Mierzy. Iram. Halopka. Halopka i blisko było. W ich wykonaniu. Rajamaki, jednak w kontrze. Rajamaki. Broni Odrobny. Ram. Wopała gol! 1-1 Peterson! 9 sekund od momentu, kiedy więcej miejsca zrobiło się na lodzie i ten strzał Petersona przynosi skutek. Cimżar. Cimżar przed bramkę. Pasiut, Odrobny. Jeszcze raz Pasiut. Znowu Odrobny. Gdzież ten krążek się znajduje? Wynik daje szansę i okazja na strzał jeszcze przed końcem tej tercji. Znowu zamieszanie. Ram rzucił się. Pasiut. Jeszcze szansa na strzał Łopuskiego. 1-1 po dwóch tercjach. Jeżeli ta trzecia nie przyniesie rozstrzygnięcia. Krążka pod bramkę Rama. Złe to wyprowadzenie i była okazja do... Jeszcze raz przed bramkarza. Michalski, Odrobny broni, dobitka. Znów broni. Po kiju Wajdy. Franek jeszcze raz, tym razem odbija. Stadel. Franek. Odbija ponownie Ram. Jeszcze dobitka. Pod własną bramką. Pasiut, Pasiut i będzie Rajamaki, Porcelant, Francila jeszcze raz. Sulka, nie, wyrzucił krążka, Kolusz utrzymał. Turtiainen! 2-1 dla GKS-u Katowice. Wykorzystana przewaga katowickiej Gieksy.
zostawiony Turtiainen, 3 metry od bramki. Enchik, Suominen. Kładą się katowiczanie pod kije. Podhale starało się zdobyć tego gola wyrównującego Svec. Svec! Otarżanie. Peterson, świetna szansa, okazja, ale Ram to broni. Rajamäki. Tam zbyt duży tłum, ale jest okazja. Wypychać jak najdalej spod własnej bramki. Grali jednak nowotarżanie. Willik tym razem na niebieskiej, a nie walczył o krążek. Suominen! Peterson. Franek skiksował, Franek, i to chyba bez strzału. Stadel zatrzymany. Rajamäki i tuż obok bramki. Oni też już z uśmiechami na twarzy, bo wiedzą, że w tych 3 sekundach Podhale chyba już nie odda strzału, chociaż Stadel próbuje. Ale GKS może się cieszyć, GKS może fetować, GKS może świętować awans do półfinału Mistrzostw Polski po 2 porażkach w Nowym Targu. Katowiczanie wygrali 2-krotnie u siebie, później na wyjeździe, no i dziś przypieczętowali awans. GKS Katowice Podhale Nowy Targ 2-1 i w całym ćwierćfinale Mistrzostw Polski 4-2.